wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie na kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy robili 100 warstw Skittles. Zaraz wam wytłumaczę, na czym to będzie ogólnie polegało. Ale na początku jeszcze was poproszę o zostawienie łapeczki, subskrypcji i standardowo. A jeżeli chcecie, bo jeszcze mam pomysł, żeby Skittles sami obkleić całą piłkę i będzie taka zarąbista, kolorowa. Jeżeli taki film chcecie, dajcie znać w komentarzu. I jeszcze może zrobię dla was jakiś giveaway razem z firmą Genesis, jakiś sprzęt, bo w końcu chcę coś wam rozdać. Więc myślę, że jak wbijecie 10 tysięcy obserwujących na Instagramie, to będzie dupny giveaway na dużą ilość sprzętu. Także starajcie się, wszystko jest w opisie. A ja was zapraszam tutaj do oglądu. Ale patrzcie, nasze przyrządy to jest tak. Mamy tutaj deskę i naszą dzisiejszą zgniatarkę. Ale zaraz wam wytłumaczę, na czym to polega jeszcze. Zapraszam do oglądania. Już jedną paczkę ogólnie otworzyłem z tego powodu, że chciałem sprawdzić, czy to w ogóle działa. Ale działa, więc zaczynamy. Także tłumaczę wam, na czym to polega. Będziemy po prostu zgniatali właśnie tym zgniataczem te Skittlesy. One będą takie strasznie płaskie i klejące się. A potem je wszystkie skleimy i będzie takich 100 warstw. Będzie bardzo fajnie to wyglądało, będzie bardzo kolorowe. A potem to zjemy. Taki mini eksperyment, mam nadzieję, że fajnie wyjdzie. A jeżeli tak, jeżeli chcecie więcej, może z delicjami, 100 warstw z delicji, to już będzie takie ogromne. Ale jeżeli chcecie, dajcie znać. Także ja się biorę za robienie tego, bo pewnie zajmie mi to bardzo dużo czasu, ale postaram się zrobić to jak najszybciej. Mamy tutaj ponad 100 Skittlesów w tych wszystkich paczkach. 3 małe, jedna duża. Na 100 starczy, także myślę, że zacznijmy od tej otwartej, to na razie odłożymy i otworzymy potem tą ogromną. Dobra, mamy tutaj przygotowane, potem to będzie trzeba wszystko sklejać. Dobra, mordy, pokażę wam w ogóle, jak to będzie działać, więc będę musiał po prostu... Nie będę wymyślić, że ja będę to tak bił, nie? I to będę trzaskał, jakby kotlety trzaskał. Nie, 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 na tym to nie będzie polegało. Po prostu to będę musiał zgniatać. Bo gdybym walnął to tak, to po prostu na trzy strony świata by poleciało, także tego nie chcemy. Chcemy uzyskać fajny efekt zgniatania. No, mamy pierwszy zgnieciony jeden mały Skittles i potem to wszystko będziemy nakładać, a potem za jednym razem to wszystko zjemy. Robimy następne. A w ogóle weźmy to, wysypmy. Dobra, next. To będzie drugi, to będzie klucz do sukcesu. Ale coś czuję, że to nie będzie takie proste. Dobra, patrzcie, są dwa, zarąbiście. Czuję, że zajmie mi to z godzinę. A moje ręce mi będą odpadać. Ale za poświęcenie, mam nadzieję, że się postaracie. Będziecie kibicować mi, nie? Dobra, następny. Może jakoś to kolorowo zróbmy. Więc następny. A, dobra. Wszystko to będzie trzeba ze sobą sklejać. Ale myślę, że taki cukier będzie się kleił, nie? Mamy już 4, to jest klucz do sukcesu. Na pewno nam to wyjdzie. Zobaczymy. Powiem wam, że ten stolik będzie fajnie kolorowo wyglądał, bo na razie tu mam tak, jakby to było szkło rozsypane. Także myślę, że syf w pokoju też nie przejdzie obok mnie, niestety. Ale wiecie co, bo jak widzicie, nie wygląda to jakoś ten... Nie jest to ciekawe, jak to zgniatam, więc efekt końcowy was najbardziej interesuje. Lecimy z timelapsem. Ja jestem w połowie, ręka mi odpada, ale jest, patrzcie jak to świetnie wygląda. Nie mogę się doczekać, aż to będę jadł, bo to jest coś pięknego. Czasochłonne, ale jest fajnie. W ogóle fajne tu jest kolorowo, teraz ładna tęcza mi się zrobiła na desce. Nie wiem, czy to widać, pewnie wątpię. Ale mamy takie wielkie już to. Nie jest aż takie ogromne, na razie mamy 50. Ale jak już będzie takie, to myślę, że wielkość będzie ok. A każdy z was by to zjadł, pewnie wam teraz robię smaka. Także przepraszam każdego. Dużo Skittlesów mi jeszcze zostało, także jest czas. Na spokojnie sobie zrobię jeszcze 50 i będzie 100, a potem jemy. To ja lecę w sumie robić już tą drugą część. Skończyłem to i robiłem to ponad godzinę. Całe czerwone ręce mam od ugniatania tym głupim tuczkiem. Wygląda to epicko, kolorowo. Mam nadzieję, że będzie smaczne. Ugryzę to zaraz, ale coś czuję, że to będzie tak słodkie, że tak jak ostatnio to Oreo. Tutaj jest 100 warstw sklejonych
w jedną całość. Czajcie to? To takie małe wyszło, bo to wyszło jak no prawie dwa moje środkowe palce. To można odłożyć. Tutaj też w ogóle ten blat jest teraz tak kolorowy. No mój pokój teraz jest piękniejszy. Mam nadzieję, że podoba wam się to. Zaraz to zjem i zostawcie lajka za to, suba na kanale, będzie więcej takich eksperymentów. Na początku, tak jak mówiłem też na live'ach, na razie będziemy robili coś lajtowego, na sam początek. Ale potem, z czasem, tak może za miesiąc, zaczniemy robić takie filmy, że szczęka wam opadnie, zobaczcie. Mam mnóstwo pomysłów, na razie zaczynamy z lajtowymi, w domku coś porobimy. Ale myślę, że naprawdę fajnie to wygląda. I pewnie wam smaka też narobiłem. Przesowałbym was, ale no niestety, nie ma was tu ze mną. Pokażę w ogóle wam, jak to z bliska wygląda. No jest to taka jakby parówka kolorowa, która jest po prostu bardzo słodka. Towar skitersów tutaj się zmieściły w takim czymś. No wygląda to bardzo dziwnie, sami powiecie, nie? Ale myślę, że warto było poświęcić jedną godzinę na jedną parówkę ze skitersów. Ale czas, żeby to spróbować. Dobra, jesteśmy na miejscu i pora. Ugryzę połowę, więcej nie ugryzę. Połowa to myślę, że taki standardzik będzie. No to gryziemy parówę, dawajcie. Nie dałem rady nawet połowy. Ja pitole, ile to się gryzie. Mordy, ja więcej nie zjem. O, ale mi słodko. Ja więcej nie zjem, bo to jest tak słodkie, że to jest niesamowite. Ja ugryzłem nawet, nie wiem czy ja jedną, nie no, jedną czwartą ugryzłem tego. Jeżeli komuś się nudzi i ktoś chce zjeść słodycze, kupcie sobie skitersy, zróbcie sobie taką parówkę i do końca tygodnia nie będziecie chcieli jeść słodkiego. Także polecam, o ale mi jest słodko teraz, masakra. Ale kurde, zarąbista sprawa tak szczerze. Myślę, że odcinek wypadł udanie, zrobiliśmy gigantyczną parówę ze stuwar, ze skitersów. No i nawet ją ugryzłem i ja dzisiaj nic słodkiego nie jem. Mordy, Jezus, ale twarde to w ogóle, że można takim, można nawet kogoś zabić tym, nie? Taki młotek to może być. Także mordy, dzięki za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie o łapeczce w górę. Zostawcie kciuka, 5000 lajków, jeżeli będzie. No to zrobimy może kolejny odcinek właśnie ze suwar z czegoś, zobaczymy. Dawajcie też pomysły w komentarzach. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Zostawcie również suba, łapę, to już mówiłem. Ale możecie wbić. A jeszcze jedna sprawa. Wbijajcie na Instagrama, jeżeli dobijecie mi 10 tysięcy obserwujących, będzie konkurs na jakiś sprzęt z Genesis i to nie byle jaki. I jeszcze również będzie tego dużo, także dużo osób będzie mogło wygrać. Mam nadzieję, że zaobserwujecie mnie, bo chcę wbić 10 tysięcy i chcę regularnie wrzucać zdjęcia na Instagrama, także zaobserwujcie, zafollowujcie jak to woli. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć i w ogóle do zobaczenia mordy, trzymajcie się. Więcej odcinków i live już niebawem, trzymajcie się. Yo!